tylko marzyć, jak to będzie, gdy będę szedł ze mną ty. Mogę tylko marzyć, co zobaczę, gdy twarzą w twarz ujrzę ciebie. Mogę tylko marzyć. Serce me, czy zatańczę Tobie, Jezu, czy też w hołdzie pokłonię się, czy w obliczu Twoim, Panie, na kolana padnę swe, czy zaśpiewam Alleluja, czy też milcząc będę stać. Mogę tylko marzyć, teraz tylko marzyć. Poczuję serce me, czy zatańczę Tobie, Jezu, czy też w hołdzie pokłonię się, czy w obliczu Twoim, Panie, na kolana padnę swe, czy zaśpiewam Alleluja, czy też milcząc będę stać. Mogę tylko marzyć, teraz tylko marzyć. Otoczony Twoją chwałą, co poczuje serce me, czy zatańczy Tobie, Jezu, czy też w hołdzie pokłonię się, czy w obliczu Twoim, Panie, na kolana padnę swe, czy zaśpiewam Alleluja, czy też milcząc będę stać. Mogę tylko marzyć, teraz tylko marzyć. Teraz tylko marzyć.
mogę tylko marzyć, jak to będzie, gdy będę szedł ze mną ty. Mogę tylko marzyć, co zobaczę, gdy twarzą w twarz ujrzę ciebie. Mogę tylko marzyć. Serce me, czy zatańczę Tobie, Jezu, czy też w hołdzie pokłonię się, czy w obliczu Twoim, Panie, na kolana padnę swe, czy zaśpiewam Alleluja, czy też milcząc będę stać. Mogę tylko marzyć, teraz tylko marzyć. Teraz tylko marzyć.
Jak się nie uśmiechnąć po takim preludium? Jeszcze piękna pogoda i do tego niedziela dobrego pasterza. On mówi dzisiaj do nas, ja jestem dobry pasterz. Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I daj im żywot wieczny. Chcemy dziś stanąć przed obliczem naszego Boga, chcemy przyjść do dobrego pasterza, który chce nas dziś do swojego serca przytulić. Niech Pan Bóg pobłogosławi naszą dzisiejszą służbę, a my zacznijmy pierwszą z wyznaczonych pieśni. Pełna jest ziemia łaski Pana, alleluja. Pan jest pasterzem moim, alleluja. Na niwach zielonych pasie mnie, alleluja. Nad wody spokojne. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jakby thank you.
wysokościach, na wysokościach Bogu żyć. Łaskawy Panie nasz i Boże, do Ciebie chcemy dziś przyjść jako dobrego pasterza, bo Ty troszczysz się o nas, Ty nas prowadzisz nad spokojne wody, aby napoić, i na tłuste łąki, aby nasycić. Syć nas, Panie, Twoim słowem, połącz nas w modlitwie, daj nam przeżywać społeczność Twego Kościoła. Amen. Pan niech będzie z Wami. W pierwszym liście świętego Piotra, w drugim rozdziale czytamy: to przecież jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w jego ślady. On nie popełnił grzechu, ani w jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, a gdy cierpiał, nie groził, lecz powierzał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Błogosławieni są ci, którzy słuchają tych słów i strzegą je. Alleluja. Ewangelii chcemy dziś wysłuchać według przekazu Jana, gdzie w 10 rozdziale tak czytamy. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem i owce nie są jego własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Bo jest bowiem najemnikiem i nie martwi się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. I życie swoje daję za owce. Mam także i inne owce, które nie są z tej owczarni. Je także muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby na nowo je odzyskać. Nikt mi go nie odbiera, lecz sam dobrowolnie je oddaję. Mam moc oddać i mam moc znowu je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Z powodu tych słów znowu doszło do rozłamu między Żydami, a wiele z nich mówiło: demon go opętał i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: to nie są słowa opętanego. Czy demon może otworzyć oczy niewidomym? Wtedy w Jerozolimie odbywała się uroczystość poświęcenia świątyni, a była zima. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i zapytali: jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam wyraźnie. Jezus im odpowiedział: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które czynię w imieniu mojego Ojca, one świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne, dlatego nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec,
który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać ich z jego ręki. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tyle słów Ewangelii Świętej. Bądź za to słowo pochwalony, Panie Jezu. Jezu Chryste. Jako jedna owczarnia, owczarnia jednego pasterza, zwróćmy się do Niego i zawołajmy tak, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Zapraszam naszych najmłodszych. Proszę, podejdźcie teraz przed ołtarz.
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na wieki. Chcemy dziś otworzyć Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Mojżeszową i przeczytać 16 rozdział. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, ale miał służącą Egipcjankę imieniem Hagar. Saraj zwróciła się do Abrama: oto Pan uczynił mnie bezpłodną. Idź proszę do mojej służącej, może ona da ci potomstwo. Abram usłuchał głosu Saraj. Saraj, żona Abrama, dała mu więc swoją służącą Hagar, Egipcjankę, za żonę. Stało się to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. Abram poszedł do Hagar i ona poczęła, a gdy zorientowała się, że spodziewa się dziecka, zaczęła lekceważyć swoją panią. Wtedy Saraj poskarżyła się Abramowi: przez ciebie doznaję zniewagi. Dałam ci moją służącą za żonę, a gdy ona się zorientowała, że spodziewa się dziecka, to mnie lekceważy. Niech Pan rozsądzi między mną a tobą. Abram odpowiedział Saraj: twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z nią co chcesz. Wtedy Saraj ją upokorzyła, a ta od niej uciekła. Anioł Pana znalazł ją przy źródle na pustyni, przy źródle przy drodze do Szur i zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Odpowiedziała: uciekam od mojej pani Saraj. Wówczas anioł Pana nakazał jej: wróć do swojej pani i ukosz się przed nią. I dodał jeszcze anioł Pana: rozmnożą tak bardzo twoje potomstwo, że nie będzie go można policzyć. Anioł Pana powiedział jej też: oto spodziewasz się dziecka i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, gdyż usłyszał Pan o twoim upokorzeniu. Będzie to dziki człowiek. Jego ręka będzie przeciw wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie utrapieniem wszystkich swoich braci. Pana, który do niej przemawiał, Hagar nazywał imieniem Bóg Widzący, ponieważ stwierdziła: tutaj bowiem widziałam widzącego mnie. Dlatego studnię tę nazwano Ber Lahai Roi. Leży ona między Kadesz a Beret. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram dał synowi, którego urodziła Hagar, imię Izmael. Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Izmaela. Panie, przez Twoje słowo, również przez to, które przed chwilą usłyszeliśmy, chcesz do nas przemawiać. W jaki sposób? O czym? Daj nam Ducha Twojego Świętego, abyśmy w prawdzie potrafili rozważyć to, co chcesz nam dziś przekazać. Amen. Moi drodzy, ten tekst moglibyśmy dzisiaj na chyba co najmniej 100 sposobów próbować rozważyć, przyglądając się poszczególnym postaciom tego tekstu, bohaterom, przyglądając się roli Boga, przyglądając się roli aniołów, ale też myślę, przyglądając się całej sytuacji, może tak trochę z zewnątrz i tak poniekąd chyba trochę puszczając do siebie oko i ciesząc się, że to się u nas nie wydarzyło, tak? Że to nie w naszej rodzinie, że to nie u mnie, że to nie ja jestem dotknięty takim problemem, że to gdzieś daleko, daleko i dawno, dawno temu miało swoje miejsce. Ja ostatnio bardzo dużą wagę przywiązuję do imion. Pamiętacie, niedawno rozmawialiśmy o drugim synu Abrama, ale tym z tego pierwszego małżeństwa z Saraj. Na imię miał Izaak. Izaak to ten, który jest śmiechem, do którego Pan się uśmiechnął. Rozważaliśmy to w kontekście tego, że Izaak jako wypełnienie Bożej obietnicy, tej obietnicy, którą otrzymał Abram i Sara, narodził się w ich bardzo późnym już wieku życia. A dziś Izmael. Izmael, Bóg słyszy, usłyszał Pan. O czym jest ta historia? Bo to nie tylko jakaś historia konfliktu w rodzinie.
I powiedzmy sobie od razu na samym początku, że to, co się wydarzyło, że żona daje swoją służącą mężowi, nie było w tamtych czasach niczym niestosownym, a wręcz codziennością. Dała mu ją za żonę po to, aby mógł z nią obcować, po to, aby mógł z nią mieć dzieci, ponieważ sami nie mieli swoich, ale mieli coś, czego nie miała Hagar. Oni mieli Bożą obietnicę. Sara i Abraham mieli Bożą obietnicę. Pan Bóg powiedział, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Twoje potomstwo będzie liczne jak piasek na pustyni. I oni o tej obietnicy zapewne pamiętali, ale tu pojawia się pierwsza rzecz, z którą my często nie potrafimy sobie poradzić w naszym życiu, gdy spotykają nas właśnie z jednej strony Boże obietnice, które Bóg do nas mówi, będę ci błogosławił, będę cię strzegł, będę cię prowadził, a z drugiej strony nie widzimy tego. Dzieją się rzeczy zupełnie dla nas, nazwalibyśmy to dziś kosmiczne. Rzeczy, z którymi nie potrafimy się zgodzić, rzeczy, które nas czasami rozkładają na łopatki, rzeczy, które wydają się na nas wylewać i przytłaczać absolutnie. A Bóg przecież powiedział, będę ci błogosławił, będę cię strzegł, będę cię prowadził. Boże, gdzie jesteś? Niecierpliwość. To pierwsza rzecz, której możemy się dziś dowiedzieć z naszego tekstu. Tak bardzo chcemy mieć potomstwo, tak bardzo coś byśmy już chcieli uzyskać. Ja już teraz nie mówię tylko o Abrahamie i Sarze. Ale jesteśmy niecierpliwi. I chcemy iść na skróty. Abraham i Sara poszli na skróty. Oni nie dali, nie pozwolili, aby czas, który Bóg dał na wypełnienie ich obietnicy, mógł się wydarzyć. I te konsekwencje pójścia na skróty są widoczne aż nawet do dzisiejszego poranka. Bo kim jest Izmael? Izmael jest ojcem plemion arabskich, plemion, które nienawidzą tych, którzy, przepraszam, że tak mówię, ale większość tak jest, tych, którzy są poczęci z tego samego ojca Abrahama, ale z rodu Izaaka. Widzimy konflikt, który dziś, wczoraj rozgrywał się na naszych oczach i pewnie będzie się rozgrywał do końca świata. I to jest tu napisane. Będzie to dziki człowiek, jakkolwiek to, cokolwiek to określenie znaczy. Jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie utrapieniem wszystkich swoich braci. Słuchajcie, jedna decyzja ileś tysięcy lat temu, żeby pójść na skróty, żeby nie poczekać na wypełnienie Bożej obietnicy, skutkuje wydarzeniami geopolitycznymi po dzień dzisiejszy. Jeśli myślicie i wydaje nam się czasami, że ta księga jest oderwana od rzeczywistości, że w tej księdze znajduje się wiele rzeczy, które przeszły już gdzieś do lamusa, nie są aktualne, to dzisiejszy nasz tekst w sposób niesamowity uwidacznia, dlaczego istnieje konflikt na Bliskim Wschodzie. Dlaczego Izrael ciągle musi się bronić przed tymi, którzy na niego nacierają ze wszystkich stron. Z powodu niecierpliwości. Moglibyśmy powiedzieć Sary i Abrahama, a jak jest w naszym życiu? Ile razy my już poszliśmy na skróty i jakie konsekwencje spotykają nas tego dziś? To musimy już sobie sami odpowiedzieć. No właśnie, z tej niecierpliwości powstaje coś, co nazywamy braniem spraw we własne ręce. Bo gdyby byli cierpliwi, to nie wzięliby spraw we własne ręce. To Sara nie powiedziałaby do Abrahama, proszę teraz weź za żonę Hagar i miej z nią dziecko. To by się nie wydarzyło. My chcemy często brać w sprawy swoje ręce i zacząć manipulować w Bożym planie, no bo właśnie, brak nam tej cierpliwości i mamy nieodpartą chęć działania i tworzenia rzeczywistości, kreowania tej rzeczywistości według własnych myśli, własnego rozumu, według naszych planów i osiągnięć celów, które chcielibyśmy, aby zostały właśnie w naszym życiu zrealizowane. Bierzemy sprawy w swoje ręce,
nie wołając do Boga, nie pytając Go, już nawet nie o zgodę, ale o to, czy mamy błogosławieństwo, aby tak działać i tak robić, czy też tego błogosławieństwa z nami po prostu nie ma. Moi drodzy, ta historia pokazuje nam bardzo jasno i klarownie nasze życie. Życie każdej i każdego z nas. Pokazuje nam, że często my staramy się i próbujemy gdzieś tu te Boże plany ingerować, ponieważ brak nam cierpliwości, zaczynamy sami działać, ponieważ nie chcemy poczekać na działanie Boga, albo wydaje nam się, że ono nigdy nie nadejdzie, a Bóg zawsze działa i Bóg zawsze odpowiada. No i przychodzi nam zderzać się z konsekwencjami tych naszych różnych wyborów. I one często są bardzo bolesne, one często nas dotykają w bardzo długim okresie czasu, a może nawet dotykają pokolenia. Mamy rodziny, które ze sobą jeszcze 3-4 pokolenia były bardzo blisko, wyszły z jednego domu, a dziś ze sobą nie rozmawiają. Mamy osoby, które może kiedyś bardzo się kochały, przyjaźniły, a dziś z powodu różnych sytuacji w ogóle ze sobą nie kontaktują się. Ile macie takich osób? Ile mamy takich osób w naszej pamięci? Jak długa jest ich lista? Jakie dziś konsekwencje wyboru moich dziadków, moich pradziadków ponoszą moje dzieci? Czy zadajemy sobie kiedykolwiek pytania właśnie, czy stawiamy sobie te pytania w kontekście tego, co może też dzieje się gdzieś wokół nas? W kontekście tego, co w tej chwili musimy przeżywać. Ja nie chciałbym, żebyśmy tu w ogóle gdzieś spróbowali jakąkolwiek winę teraz zrzucać na poprzednie pokolenia. Tu ta wina została udowodniona, jeśli można ją nazwać winą. Ale może zapytajmy inaczej, na dzisiejszy czas. Jakie konsekwencje moje działanie będzie miało dla tych, którzy przyjdą za 2, 3, 4 pokolenia po nas? Moje, twoje, wasze, nasze. Bo ta historia dziś o tym chce nam jasno i wyraźnie powiedzieć. Konsekwencje pewnych wyborów, konsekwencje pójścia drogą, która nie jest drogą Bożą, mogą być tragiczne, ale nie muszą. Hagar zostaje w sposób szczególny ubogacona przez Boga, nosi w swoim ciele dziecko, potomka, upragnionego potomka Abrahama. Ale z tego powodu zaczyna się wynosić ponad swoją panią. Zaczyna pokazywać, że jej miejsce w hierarchii domowej, a przypomnijmy sobie, że to nie jest taki czas jak dzisiaj, gdzie panie rządzą, a my jesteśmy troszeczkę niżsi. Czemu się nie uśmiechać? Nie jest tak? Dobrze, żartuję. W tej hierarchii Sara jako służąca powinna być niżej. Niestety wynosi się, bo jest ubłogosławiona. Będzie miała dziecko. I zaczyna się konflikt w tym domu. No to chyba dlatego dziś nie mamy po 2, 3, 4 żon. Bo wyobraźmy sobie, co by się działo. Odwrotnie, drogie panie, teraz, żeby było dla was, nie macie 3, 4, 5 mężów. Byłoby ciężko zapewne pogodzić i wszystkich równo obdarzyć. To jest ciężko obdarzyć taką samą miłością i taką samą atencją wszystkie nasze dzieci, jeśli jest więcej niż jedno. No i tu się tu zaczyna dziać. Dochodzi do konfliktu, który eskaluje do tego momentu, w którym no, jest postanowienie, trzeba się pozbyć Hagar, bo ona jest problemem. Trzeba się pozbyć Hagar i Hagar zostaje wyrzucona z tej rodziny. Błąka się po pustyni. Kto był na pustyni, ten doskonale wie, że to nie są warunki, które sprzyjają jakiejkolwiek podróży. Ona jest w ciąży, nie ma wody, nie ma pożywienia.
Nie ma gdzie się podziać, nie ma gdzie pójść. Została wypędzona. I tu pojawia się ktoś, kto pojawia się zwykle inaczej, zawsze. W takich momentach pojawia się Bóg. Bóg, którego Hagar nazywa Bóg, który widzi. Hagar nie została zostawiona sama sobie. Nawet jeśli ludzie zostawili ją, wyrzucili poza nawias, skazali ją na śmierć, Hagar nie została pozostawiona przez Boga, który widzi, sama sobie. Bóg ją widzi, Bóg ją dostrzega i co najważniejsze, posłuchajcie tego w tej historii, to to, że ona dostrzega Boga. Bo często jest tak, że Bóg widzi nas w różnych trudnych sytuacjach, w różnych sytuacjach, w których rzeczywiście spiętrzyły się nad nami fale problemów. Sytuacja zdrowotna, sytuacja w rodzinie, sytuacja z pracą. To wszystko staje dla nas nagle na głowie i Bóg nas widzi. Tylko czy my odnajdujemy tą ścieżkę, żeby Jego zobaczyć? Bóg widzi ją taką, jaka naprawdę jest. Nie taką, jaką widziała ją Sara. Nie taką, jaką widział ją Abraham. Bóg widzi dziś ciebie i mnie takim, jakimi naprawdę jesteśmy. Jakie jest to Boże widzenie? Widzieć po hebrajsku ra. To dotyczy nie tylko naszego fizycznego wzroku, który z wiekiem też czasami słabnie, ale to dotyczy bardzo głębokiej, wręcz może nawet intymnej wiedzy o nas. To słowo Bóg, który widzi, określenie Bóg widzi, użyte jest już w psalmie 139, gdzie psalmista oznajmia: wiem, wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję, z daleka dostrzegasz moje myśli. To nie jest tak, jak wy mnie teraz postrzegacie, ani tak, jak ja was postrzegam. Widzę was takimi, jakimi tu jesteście. Wy widzicie mnie, ale nie wiecie, co jest w moim sercu, w mojej głowie, a ja nie wiem, co jest w waszym sercu i w waszej głowie. Bóg dostrzega moje myśli. To jest też opisane w księdze proroka Jeremiasza, gdzie Bóg mówi Jeremiaszowi: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, już cię znałem. I zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. W tych obu fragmentach widzieć rach oznacza głęboką, niesamowitą wiedzę, która wykracza poza zwykły fizyczny wzrok i ludzkie poznanie. No i co ten Bóg, który widzi, nakazuje? Nakazuje Hagar wrócić i ukorzyć się, bo ten Bóg jest również Bogiem porządku. Nawet jeśli z tym porządkiem w dzisiejszym świecie, w latach, w których przyszło nam żyć, się nie zgadzamy i powiemy, przecież to jest niedopuszczalne, to w tamtych czasach Bóg był Bogiem porządku. Wróć, ukórz się przed Sara i razem dalej mieszkacie. Doprowadziliście do takiej sytuacji, ponoście konsekwencje. Ja będę wam i im błogosławił. Wam, to znaczy Hagar i Ismaelowi, ale też i Sara, i Abrahamowi, a później Izaakowi. Czy chcesz dziś zobaczyć Boga? Czy chcesz, aby dziś Bóg prześwietlił ciebie i mnie? Tak jak prześwietlił Hagar, jak prześwietlił Abrahama, prześwietlił Sara? Czy chcesz Bogu powierzyć wszystkie swoje sprawy? Czy też dalej będziesz szedł na skróty i będziesz szukał rozwiązania dzięki twoim możliwościom, które posiadasz? Trudne pytanie. Pytanie, którym chcemy rozpocząć ten tydzień. Pytanie, z którym chcemy się zmierzyć, wiedząc, że Bóg widzi, nie da nam zginąć, że Bóg chce nam błogosławić i wypełni swoje obietnice do końca. Tego mamy być dziś świadomymi. Przychodząc do tego, który jest naszym dobrym pasterzem, o nas się troszczy, o nas się niepokoi,
nas zaopatruje i nas błogosławi. Amen. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci, że Ty zawsze nas widzisz. Ty zawsze dostrzegasz w naszych sukcesach, radościach, w naszych smutkach i upadkach. Ty widzisz nas w naszej chorobie i wtedy, gdy jesteśmy w niesamowicie dobrej kondycji. Ty widzisz, gdy powodzi się nam finansowo, ale Ty widzisz wtedy, gdy nie potrafimy związać końca z końcem. Ty widzisz nas jako mężczyzny, jako kobiety. Widzisz z naszymi problemami, z naszymi przemyśleniami, z naszym podejściem do życia, z naszą filozofią życia, z naszymi wyborami, których dokonaliśmy, ale też widzisz w nas tych, których ukochałeś, którym dałeś obietnicę błogosławieństwa, którym pozwalasz w tym czasie, który jest czasem łaski, działać i funkcjonować. Prosimy Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo w obfitości dla całego naszego Kościoła, dla naszej parafii, dla wszystkich, którzy tworzymy tą wspólnotę, ale dla wszystkich, którzy są na zewnątrz. Prosimy Cię, Panie, abyśmy z tej dzisiejszej historii, która ma również po dzień dzisiejszy swoje skutki w Izraelu i otaczających go krajach, modlili się o pokój, modlili się o siłę dla tych, którzy walczą się bronią i mądrość dla tych, którzy niestety atakują. Prosimy Cię, Panie, o to, aby każda i każdy z nas wsłuchiwał się w Twoje słowo i oczekiwał, wierząc, że Ty widzisz, na różne rozwiązania. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas, obdarzaj pokojem, Twoją siłą, mocą. Pobłogosław wszystkie nasze plany, które są na nadchodzący tydzień. Amen. Moi drodzy, myślę, że nadszedł już taki odpowiedni czas, aby was osobiście poinformować o sytuacji związanej z ewangelickim duszpasterstwem wojskowym ze mną i z moim zastępcą, księdzem pułkownikiem Wiesławem Żydlem. 5 kwietnia bieżącego roku wszczęto wobec mnie i mojego zastępcy postępowanie dyscyplinarne w sprawie domniemanego mobbingu bądź dyskryminacji w ewangelickim duszpasterstwie wojskowym. 6 kwietnia zostałem odwołany przez konsystorz i Radę Synodalną ze stanowiska ewangelickiego biskupa wojskowego na czas postępowania dyscyplinarnego. Nasza sprawa toczy się w Kościele, ale również z powiadomienia naszej adwokat w odpowiednich instytucjach, którym ewangelickie duszpasterstwo wojskowe podlega. Jak się domyślacie, jest to dla mnie i mojego zastępcy bardzo trudny czas. Liczymy na szybkie rozwiązanie tej sprawy i na tym chciałbym moje oświadczenie i komentarz zakończyć. Moi drodzy, chcę Was zaprosić na kolejne nasze nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godzinie 9:30, nabożeństwo ze spowiedzią i komunią świętą. Lekcje religii, nauka konfirmacyjna, spotkanie młodzieży będą się odbywały według planu. Zbierana jest przez naszych radnych parafialnych, ale również można wpłacić na konto składka kościelna za drugi kwartał. Zbieramy także ofiary na bratnią pomoc Gustawa Adolfa. Moi drodzy, chcę dziś w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie i gorąco panu Romanowi Koniecznemu. Romku, dziękuję za wykonanie robót brukarskich wokół parafii, wykonanie odwodnienia, ale też i doprowadzenia wody na nowe miejsce na cmentarzu. Będzie to miejsce, które będzie dosyć blisko i starego, i nowego cmentarza. Będziemy mieć wodę bieżącą, także mam nadzieję, że w ciągu miesiąca, może 2 miesięcy uda nam się to podłączenie zrobić i będziecie mogli z tego korzystać. Tym samym wreszcie zamykamy przynajmniej jakiś etap związany z naszą plebanią. Dlatego jeszcze raz chciałem podziękować za remont dachu. Heńku, Tobie dziękuję. Heniek Kowalski, dziękuję za wykonanie tego remontu. Dziękuję za prace budowlane, za naszą nową kancelarię. To tu dziękuję i swoje ukłony w stronę pana Romka Chudźca. I dziękuję wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób, czy to w fizycznej pracy, czy też w waszych ofiarach. Bóg zapłać za wasze wsparcie.
Moi drodzy, chcemy dziś wspominać tych, których Pan Bóg spośród nas odwołał. Wspominamy dziś w 6 tygodni po śmierci świętej pamięci brata naszego Eryka Gibiec. Wspomina go rodzina. Chcemy też dziś wspominać w pierwszą rocznicę śmierci świętej pamięci Andrzeja Strzodę. Jego również wspominają najbliżsi, rodzina. Razem z tymi rodzinami przyjdźmy do tego, który widzi, do tego, który słyszy, do tego, który wzmacnia naszego Boga. Łaskawy Panie nasz i Boże, przed Tobą stajemy, do Ciebie przychodzimy. Przede wszystkim w sercach wdzięcznych, przepełnionych szacunkiem, aby wspominać tych, których odwołałeś spośród nas, naszych braci. Dziękujemy za ich życie. Dziękujemy za każdy moment, który było dane im dzielić razem z nami. Za każdą chwilę, w której, Panie, Ty ich wzmacniałeś Twoim słowem. Za każdą chwilę, gdy jako dobry pasterz mocno trzymałeś ich dłonie i prowadziłeś przez życie wśród różnych zakrętów, wśród różnych sytuacji, wśród różnych spraw. Dziękujemy za to, że Ty, Panie, ich posilałeś i widzieliśmy to do ostatniej chwili ich życia Twoim słowem, dzięki któremu mogli mieć siłę i nadzieję i wiedzieli, że gasnąc dla tego świata i dla nas najbliższych, rodzą się, zmartwychwstają do nowego życia w Tobie, w miłości do Ciebie, w obecności Twojej, w przeżywaniu Twojej bliskości. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, czego dzięki nim doświadczyliśmy, za każde spotkanie, za każdą rozmowę, za każdą chwilę, którą mogliśmy dzielić, za wszystko, co zrobili dla naszej wspólnoty, wspólnoty Kościoła. A teraz chcemy prosić, abyś dziś tych, którzy ich wspominają, wyposażył w pokój, w nadzieję, wyposażył w moc Ducha Twego Świętego Pocieszyciela, aby stając nad ich mogiłami i spoglądając w stronę nieba, mogli zobaczyć Ciebie jako tego, który widzi ich bólu, żałobie, w ich wspominaniu i tego, który przynosi pocieszenie, wzmocnienie i nadzieję. A nas wszystkich, Panie, naucz obliczać liczbę dni życia naszego na tej ziemi, abyśmy posiedli mądre serca i przywiedli je na czas ku upamiętaniu. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc, myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Thank you.
Moi drodzy, jeszcze oczywiście zapomniałem podziękować braciom Lipusom, Arturowi, Jankowi, Ryszardowi, też Szymonowi, bo też duża zasługa i dużo waszej pracy. Bardzo serdecznie wam za tą pomoc dziękuję. A teraz chcemy połączyć się w modlitwie pańskiej i zawołać do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Alleluja. Kielich mój przelewa się. Alleluja. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Ciemną doliną, zła się nie.